tego ESG i to też fajnie, że poruszyłeś na przykład temat wykluczenia osób starszych, których będzie coraz więcej, czy jakichś rzeczy związanych zdrowotnie, bo to nie tylko kwestia dbania o środowisko, to ESG w naszej strategii, że to będzie i powinno być w najbliższych latach i może nawet więcej niż latach, może dekadach, pole do największej innowacji. Czyli jak szukamy... Znaczy dostępność, to żeby naprawdę używać technologii, to niekoniecznie są technologie IT, ale technologii, które właśnie mniejszy ten ślad węglowy generują, no, żeby te wszystkie wątki zaadresować. No, my na razie to, co robimy ogólnie jako społeczeństwo, no to tylko generujemy coraz większy bałagan, coraz większe wykluczenie i tak dalej. I te wszystkie trendy trzeba odwrócić. Żeby to odwrócić, to trzeba bardzo dużo innowacji. I czasem to będzie innowacja wysokotechnologiczna, czasem to będzie innowacja niskotechnologiczna. Po prostu pomysł. Ale ona jest bardzo, bardzo potrzebna.